Sezon na szparagi trwa w najlepsze. Warto korzystać z tego wiosennego przysmaku, nie tylko ze względu na jedyny w swoim rodzaju smak szparagów, ale także ze względu na zawarte w nich substancje odżywcze. Szparagi są zdrowe i niskokaloryczne, a możliwości ich wykorzystania w kuchni jest bardzo wiele. To warto wiedzieć o szparagach. Skąd pochodzą szparagi? Czy szparagi są kaloryczne? Jakie wartości mają szparagi? Jak szparagi wpływają na organizm? Szparagi. Pochodzenie szparagi pochodzą z Afryki, Azji i Europy. Z biegiem czasu ich uprawę rozpoczęto również w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Jeden gatunek szparagów, zwykle określany jako dzikie szparagi, Asparagus racemosus, odegrał szczególną rolę w rozwoju medycyny ajurwedyjskiej w Indiach ponad 5000 lat temu. Szparagi są obecnie uprawiane we wszystkich częściach świata. Szparagi. Kalorie szparagi są niskokaloryczne. Stogie zawiera tylko 18 kilokalorii. Każda osoba dbająca o linię powinna więc włączyć je do swojej diety. Są lekkostrawne i pożywne, zawierają też dużo błonnika. Jedząc szparagi poprawiamy pracę układu pokarmowego i oczyszczamy go. Zawarte w szparagach białko, glutation wspomaga pracę wątroby w usuwaniu toksyn. Właściwości zdrowotne szparagów są wychwalane już od renesansu. Zobacz, kto powinien, a kto nie powinien jeść szparagów. Szparagi. Wartości odżywcze szparagi to wyjątkowe warzywa o unikalnych właściwościach prozdrowotnych. I nie jest to stwierdzenie na wyrost. Te niskokaloryczne, 18 kilokalorii na 100 g, warzywa składają się w ponad 90% z wody, a mimo to naukowcy wyodrębnili w nich ponad 100 substancji aktywnych, które odżywiają i wspierają organizm. Znajdziemy w nich witaminy, mikro- i makroelementy, kwasy organiczne, aminokwasy, saponiny, oksylipiny, związki fenolowe, flawonoidy, i nie tylko. Szparagi to przede wszystkim bardzo bogate źródło witaminy K i kwasu foliowego. Ponadto zawierają witaminy z grupy B, witaminę C, E oraz A. Są również bardzo zasobne w składniki mineralne, miedź, selen, fosfor, mangan, cynk, żelazo, potas, magnez i wapń. Szparagi. Właściwości 1. Szparagi wykazują działanie antynowotworowe. Szparagi, podobnie jak awokado, jarmuż i brukselka, są szczególnie bogatym źródłem glutationu, związku o silnych właściwościach detoksykujących, który pomaga rozkładać czynniki rakotwórcze i inne szkodliwe związki, takie jak wolne rodniki. Właśnie dlatego jedzenie szparagów może pomóc chronić się przed niektórymi postaciami raka, takimi jak rak kości, piersi, jelita grubego, krtani i płuc. 2. Szparagi działają przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie. Jest to jeden z najlepiej ocenianych owoców i warzyw pod względem zdolności neutralizowania niszczących komórki wolnych rodników. Jedzenie szparagów pomaga spowolnić proces starzenia i zmniejszyć stany zapalne organizmu. 3. Szparagi wspomagają procesy myślowe dzięki swoim właściwościom przeciwstarzeniowym. Szparagi wspierają mózg w walce z osłabieniem funkcji poznawczych. Podobnie jak liściaste warzywa, szparagi dostarczają kwasu foliowego, który działa na witaminę B12, znajdującą się w rybach, drobiu, mięsie i nabiału, aby zapobiec zaburzeniom poznawczym. Jak gotować szparagi? Gotowanie szparagów. Instrukcja: szparagi z boczkiem z patelni lub grille, szparagi w sosie śmietanowym. Wyśmienity przepis na szparagi. Szparagi z bułką tartą. Najprostszy przepis na danie obiadowe. Szparagi z jajami sadzonymi. Przepis na pyszne śniadanie 4. Szparagi działają moczopędnie. Zawarta w szparagach asparagina jest naturalnym środkiem moczopędnym.
Zwiększone oddawanie moczu pozwala pozbyć się nadmiaru wody i soli z organizmu. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które cierpią na obrzęki, nagromadzenie płynów w tkankach organizmu, i tych, którzy mają wysokie ciśnienie krwi lub inne choroby związane z sercem. 5. Szparagi zmniejszają ryzyko chorób serca. Szparagi mają także więcej niż 1 gram rozpuszczalnego błonnika na filiżankę, co w połączeniu z moczopędnym działaniem asparaginy i przeciwzapalnym działaniem antyoksydantów sprawia, że mogą one pomóc zmniejszyć ryzyko chorób serca. Zawarta w szparagach witamina B6 reguluje dodatkowo ciśnienie krwi, wspomagając organizm w walce z nadciśnieniem. 6. Szparagi wspierają układ trawienny. Gotowane szparagi mogą być przydatne w chorobach żołądkowo-jelitowych, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ponieważ pomagają regulować układ trawienny. Szparagi są jednym z wielu warzyw, które mogą działać jako prebiotyk, pobudzając dobre bakterie w układzie pokarmowym. 7. Szparagi dla zdrowego rozwoju płodu. Zawarty w szparagach kwas foliowy jest niezbędnym składnikiem wspierającym rozwój układu nerwowego płodu. Tylko 150 g szparagów zapewnia łączną zalecaną dzienną dawkę kwasu foliowego dla większości dorosłych, 200 mcg. NHS zaleca kobietom w ciąży otrzymanie 400 mcg kwasu foliowego dziennie. Nie wszystkim jednak zaleca się spożywanie szparagów. Puryny w nich zawarte powodują gromadzenie się kwasu moczowego. Nie powinny ich jeść osoby z dną moczanową i z kamieniami nerkowymi. Risotto ze szparagami. Łatwy i sprawdzony przepis: szparagi z kurczakiem i makaronem, szparagi w zalewie, domowe przetwory. Ze szparagów szparagi po polsku. Sezonowa propozycja podania szparagów. Szparagi z rusztu, jak je przyrządzić.